zauważyłem w swoim życiu, że to marzenie jakby daje mi siłę i czasem właśnie miałem też takie momenty, kurwa, zwątpienia, czy to było w szkole, czy w pracy, czy teraz w sporcie, że w momentach zwątpienia pomagało mi marzenie, że ono mi dawało siłę. I na pewno trzeba marzyć, trzeba mieć samozaparcie, nie poddawać się w połowie drogi właśnie, czy to jest biznes, czy to jest życie prywatne, czy to jest sport. Nie można się załamywać po pierwszych niepowodzeniach, nie można się poddawać w połowie drogi, bo jakby to jest strata tego czasu, który się poświęciło wcześniej, więc na pewno trzeba kończyć to, co się zaczęło i przede wszystkim słuchać siebie, nie innych, bo jest wielu nauczycieli w życiu, wiele osób, które mają pomysł na ciebie, ale prawda jest taka, że nie wiedzą, co ty czujesz, co ty masz w głowie. I ja na przykład, jakby mi ktoś miał kiedyś coś poradzić, to na pewno by posłuchał się takiego gościa, który mi powiedział, nie słuchaj innych, nie? Możesz posłuchać przyjaciół, rodziców, ale nie brać tego sobie do serca, tylko posłuchać po prostu ich rad, bo ogólnie według mnie nie powinno się nikomu radzić. Można mówić o swoich doświadczeniach i posłuchać tych doświadczeń życiowych, ale tylko najbliższych, bo tak naprawdę ci najbliżsi są dla ciebie jak najlepiej. I nie można słuchać osób gdzieś tam z zewnątrz, które nic o tobie nie wiedzą, a ja zauważyłem, że nawet wielu moich przyjaciół gdzieś tam się załamywało po drodze w dążeniu do celu, bo słuchali osób, które właśnie im te nogi podcinały im skrzydła, mówiły, a nie dasz rady, że to nie ma sensu. To jest najgorsze, słuchać osób, które ciebie nie znają, osób, które za ciebie życia nie przeżyją, więc no, najważniejsze robić to, co ma się właśnie w sercu, to, co ma się w głowie, uparcie dążyć do celu, więc no, tyle mam do powiedzenia. Mental jest najważniejszy i nie możesz pozwolić na treningach osłabać tej głowy. Masz tutaj się zakatować, masz tutaj marznąć, dostawać taki, jakiego nie otrzymasz na wyścigu i to jest też kluczem do sukcesu. Osoby, które cię nie znają, nigdy nie wiedzą, co ty masz w głowie. Kiedyś ktoś mądry, pamiętam, powiedział, że nie pozwól, żeby czyjeś ograniczone wyobrażenia były twoim ograniczeniem. I faktycznie tak jest, że osoby, które cię nie znają, mają najwięcej pomysłów na ciebie. One chcą ci układać życie. A to nie o to chodzi, że żaden psycholog czy żadna osoba z zewnątrz, która gdzieś widzi, czym ty się zajmujesz, do czego się przygotowujesz, widzi tylko jakby takie informacje, nie jest w stanie ci pomóc. Ty sam jesteś dla siebie najlepszym psychologiem według mnie. Ja tak naprawdę sam na siebie jakby znajdę takie lekarstwo czy taką drogę najlepiej, bo ja znam siebie najlepiej.